Teksas to drugi pod względem powierzchni oraz liczby ludności stan w USA. Ponad dwukrotnie większy od Polski. Oddalony od tejże o ponad 8 tysięcy kilometrów. Co wszakowa kraina, stanowiąca niegdyś część tak zwanego dzikiego zachodu, ma wspólnego z naszym Jaworznem? Okazuje się wszak, że odrobinę jednak ma. W dzisiejszym odcinku Jarosław Sawiak opowie nam więc o tym, co tytułowy Teksas łączy z Jaworznem, a dokładnie z jedną z lokalnych kolei, no i oczywiście o tym, skąd taka osobliwa, a nie inna nazwa. Zapraszamy! W dzisiejszym odcinku, proszę Państwa, o Teksasie, ale nie o tym amerykańskim, bo aura na to przecież nie wskazuje, i tym bardziej, że jesteśmy w Jaworznie, ale właśnie o tym jaworznickim Teksasie, a właściwie o miejscu czy linii kolejowej i pociągu, który tak określano. Ale dlaczego go określano w ten sposób? Może za chwilę. Najpierw o samej linii. Przenieśmy się pod koniec XIX wieku, wtedy, kiedy zaczęły między innymi na terenie Zaboru Austriackiego, czyli Galicji, także Jaworzna, powstawać kolejowe linie lokalne, które miały ułatwiać lokalny transport, zarówno co do taboru ciężkiego, jak i transportu pasażerskiego. Właśnie wtedy, w 1899 roku, pojawiła się taka koncepcja, żeby Jaworzno kolejowo połączyć z Chrzanowem. Wskazywało na to m.in. kąty chrzanowskie, gdzie istniało kilka zakładów przemysłowych, m.in. kopalnia ołowiu, wapienniki, a także tartak. I wówczas pojawiła się koncepcja, żeby rzeczywiście połączyć Jaworzno z Chrzanowem, a wymienione przeze mnie zakłady pracy miały być m.in. zasilane jaworznickim węglem z kopalni Doms. I rzeczywiście inwestycji dokonano w roku 1900. Połączyła ona finalnie, proszę Państwa, Bolęcin, potem przez Pogorzyce, Chrzanów w kierunku Byczyny, oczywiście przez Kąty i do Jaworzna, z tym, że linię tą zakończono mniej więcej 700 metrów od ówczesnej kopalni Dom. Z linii kolejowej nie poprowadzono dalej do Jaworzna, ponieważ tak naprawdę nie było jeszcze koncepcji, gdzie miałby być ulokowany dworzec kolejowy. Natomiast właściciele kopalni we własnym zakresie wystarali się o to, żeby tą kopalnię z tą linią kolejową połączyć. Natomiast co ciekawe, gwarectwo jaworznickie tego typu inwestycją początkowo przynajmniej nie było zainteresowane, ponieważ ono miało swoje własne linie kolejowe i nie potrzebowało partycypować w kosztach i nie potrzebowało korzystać z tego typu połączenia. W roku 1903 dokonano finalizacji tej inwestycji, dobudowano 4,5 km linii kolejowej właśnie do samego Jaworzna. Z tym, że dworzec kolejowy, dziś już nie istniejący, ale zapewne wielu z Państwa ten dworzec pamięta, ulokowano nie w ścisłym centrum Jaworzna, bo niektórzy byli zwolennikami takiej koncepcji, ale nieco dalej. Wiązało się to z pewnymi względami technicznymi, logistycznymi. Zresztą ci, którzy byli zwolennikami takiej lokalizacji jaworznickiego dworca, twierdzili, że przecież Jaworzno jako aspirujące już do roli miasta i niebawem jednostka, która miastem się stała, i będzie się przecież pod względem urbanistycznym rozrastać, i ten dworzec po prostu finalnie zostanie przez miejską zabudowę wchłonięty, i rzeczywiście z perspektywy tamtych czasów wydawało się to jak najbardziej logiczne. I oto, proszę Państwa, powstało połączenie kolejowe, które łączyło samo Jaworzno, dworzec jaworznicki, z granicami oczywiście miasta, z Byczyną, z Kątami Chrzanowskimi, z samym Chrzanowem, z Pogorzycami, i ta linia kolejowa biegła aż do Bolęcina. Ale już w roku 1911 pojawiła się koncepcja, żeby tą linię poniekąd wydłużyć w kontekście pasażerskim i żeby pod kątem pasażerskim połączyć Jaworzno ze Szczakową. Nie było oczywiście sensu budować nowej linii kolejowej, pamiętajmy o tym, że to wtedy były dwa osobne miasta, natomiast pojawiła się koncepcja, żeby przekształcić taką linię górniczą, która łączyła Jaworzno ze Szczakową, w linię pasażerską. Zresztą chciałbym przypomnieć, że ta linia właśnie biegła tędy, tutaj za moimi plecami, ponieważ znajdujemy się pomiędzy Górą Piasku, Niedzieliskami, a Długoszynem, i mniej więcej tędy ta linia biegła. Taka koncepcja pojawiła się, jak już powiedziałem, w roku 1911, ale finalnie została zrealizowana dopiero w roku 1936. Ale rzeczywiście od roku 1936 ktoś, kto wsiadał na dworcu kolejowym we Wszakowej, pojechał do Jaworzna, potem dalej mógł jechać w kierunku Chrzanowa aż do Bolęcina. Natomiast po II wojnie światowej ta linia została jeszcze bardziej rozbudowana i proszę sobie wyobrazić, że ktoś, kto wsiadł na dworcu w Szczakowej, przejeżdżał nie tylko przez Jaworzno i Chrzanów, ale mógł się dostać, proszę Państwa, do Wadowic,
finalnie także do Suchej Beskidzkiej, a w Suchej Beskidzkiej do Zakopanego. Więc to była bardzo długa linia kolejowa i bardzo atrakcyjna pod względem takim krajoznawczym, ponieważ okoliczne, że tak powiem, atrybuty przyrody i krajobrazu miały swoją wartość samą w sobie. Pod tym kątem również ten przewóz i ta linia kolejowa była bardzo atrakcyjna. Natomiast no, podstawowe pytanie, skąd się wzięła tak naprawdę, proszę Państwa, nazwa Teksas? Bo właśnie tą linię kolejową, która rozpoczynała się w Szczakowej, biegła przez Jaworzno, Chrzanów, właśnie do Suchej Beskidzkiej, aż do Zakopanego wręcz, nazywano Teksasem. No oczywiście były to czasy powojenne, były to czasy, kiedy filmy amerykańskie, westerny, filmy o dzikim zachodzie były niezwykle popularne. No i wiadomo, że w tamtym okresie, w wieku XIX, te pociągi, te stare lokomotywy wyglądały dość charakterystycznie wyglądały również wagony i ze względu właśnie na takie podobieństwo tych linii kolejowych, a właściwie tego taboru, ten pociąg, który kursował ze Szczakowej do Jaworzna, aż finalnie do Suchej Beskidzkiej przez Wadowice, zaczęto nazywać Teksasem. No bo charakterystyczne lokomotywy, oczywiście parowe, charakterystyczne wagony, niejednokrotnie drewniane, siedziska też wybite swego rodzaju błazenią, również ściany bardzo często drewniane, okna zamykane na takie specyficzne skórzane bądź rzemienne paski. To wszystko przywodziło trochę na myśl ludziom te pociągi dzikiego zachodu i stąd narodziła się taka nieoficjalna nazwa pociągu, którego nazwa brzmiała po prostu Teksas. Oczywiście to napotkało różnego rodzaju trudności. Proszę sobie wyobrazić, że ten pociąg jechał stosunkowo wolno i nawet naśmiewano się z niego, że ktoś, kto wysiadł w punkcie A, mógł sobie przejść kawałek równolegle z tym pociągiem i zaraz potem wsiąść do niego z powrotem, bo rzeczywiście na przykład odcinek tych kilkudziesięciu kilometrów, przejazd takiego odcinka trwał około 7-8 godzin, więc to nie była żadna zawrotna prędkość, ale pociąg cieszył się bardzo dużą popularnością, proszę Państwa. W ciągu dni roboczych ludzie jeździli do pracy, chociażby na Azotkę, chociażby na Sobieski, na kopalnię. Dzieci uczące się na przykład w Chrzanowskim Fabloku jeździły tym pociągiem do szkoły, a w weekendy on się cieszył również wielką popularnością, bo ludzie wyjeżdżali sobie na pikniki, na skawę, na różnego rodzaju wypoczynki właśnie do Wadowic czy do Suchej Beskidzkiej, więc ten pociąg był, proszę Państwa, naprawdę oblegany, chociaż warunki w nim były średnie, szczególnie zimą, kiedy w tym pociągu było naprawdę zimno. No może poza okresem, kiedy był on ciągnięty przez lokomotywę, która po części te wagony ogrzewała, ale tutaj pojawiały się również problemy, na przykład pod Byczyną, kiedy ten pociąg wyjeżdżał pod górkę, to czasami miał poważne problemy, żeby pod tą górkę wyjechać, bo się po prostu ślizgał, więc można powiedzieć, że to wszystko było takie ciermiężne, ale cieszyło się bardzo dużą popularnością, szczególnie te linie 126 i linia 103 finalnie właśnie do Suchej Beskidzkiej. Natomiast niestety w roku 1981 ten odcinek łączący Szczakowe, Jaworzno i później Bolęcin został rozebrany. Z czasem likwidowano kolejne linie jako nierentowne, jako niecieszące się już jakimś takim społecznym wzięciem. I tak naprawdę tutaj na terenie Jaworzna przynajmniej pozostały po nim resztki nasypu, częściowo pokrywające się z obwodnicą, częściowo pokrywające się z okolicami Welostrady. No i oczywiście pozostałości tych charakterystycznych wiaduktów właśnie tutaj w rejonie Borowca, w okolicach Maczek, gdzie już właściwie nic z tego wiaduktu nie pozostało, ale także tutaj niedaleko w tak zwanej Strudze Nieopoldal-Długoszyna, również w rejonie Niedzielisk czy Gigantu, gdzie tych wiaduktów troszkę już oczywiście zdekompletowanych pozostało i one pozostają takim reliktem tej dawnej kolei, która była swego rodzaju folklorem, bo przecież ta nazwa Teksas nie wzięła się przez przypadek, była taką nieoficjalną nazwą tej linii, ale przecież mimo dość ciermiężnych niejednokrotnie warunków przez wiele dziesięcioleci cieszyła się olbrzymim wzięciem i olbrzymią popularnością pośród lokalnych społeczności.